Kamil, teraz na spokojnie, jak już oceniasz te derby od punktu sportowego? No, ja uważam, że straciliśmy 2 punkty na własne życzenie. Niektórzy, uważam, się przestraszyli trochę tego spotkania, świateł, dużo kibiców przyszło. No szkoda, 2 punkty uciekły, jeszcze mamy 3 mecze na wyjeździe. Będzie ciężko, bo uważam, że to jakbyśmy grali na wyjeździe, tak można traktować ten mecz. Motor na trybunach panował jednogłośnie, na boisku już było różnie, ale na trybunach słychać było tylko motor. No wiadomo, kibice bardzo dobrze dopingowali nas. Trochę uważam, że nie udźwignęliśmy tego spotkania, jeżeli chodzi pod kątem piłkarskim, żeby kibice byli zadowoleni z nas. Dużo akcji tutaj było przeprowadzane twoją stroną. Takie było założenie taktyczne, czy to po prostu wynikło po prostu meczu? No uważam, no wynikło chyba raczej z gry naszej drugiej połowie. Chciałem brać tę piłkę na siebie, ciągnąć wszystko, całą drużynę, zespół. No też miałem plastra, jak to się mówi w żargonie piłkarskim, chybosowniczek z numerem 8 plus jeszcze boczny obrońca. Ciężko się grało, no ale próbowałem jakoś brać tą piłkę na siebie, żeby stworzyć akcję jakąś prawą stroną. Dzisiaj uciekła szansa na pierwszą wygraną na arenie Lublin, kolejna dopiero na wiosnę. No zgadza się, to jest nowy stadion, także uważam, że jak to się mówi, śliwki, robaczywki za nami. No mam nadzieję, że w następnym spotkaniu na arenie zdobędziemy 3 punkty.